Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. To już po raz setny ukazujemy się na wizji. Mówię o Studiu Wyborczym, na które was gorąco zapraszam. Dominika. Przepraszam, ja muszę ten stół pomiziać. Dzień dobry. Dominika Długosz. Dzień dobry. Newsweek Polska. I ja, Tomasz Sekielski. Jesteśmy tu dzisiaj razem i będziemy Państwa zabawiać, ponieważ dzień... Właściwie nie wiem, jaki on był. Czy on był emocjonujący tak w ogóle? Wiesz co, w ogóle dni w Sejmie, ja miałam ostatnio bardzo przykrą refleksję, że tam codziennie się coś strasznie dzieje. Znaczy codziennie galopują wydarzenia, coś się zdarza, a potem jak człowiek tak usiądzie, zrobi dwa kroki wstecz, to się okazuje, że się nic nie wydarzyło kompletnie. Czym ty zdenerwowałaś dzisiaj prezesa, że on mówił o tym, że będą mordy polityczne, Dominika? Wiesz co, Prezes to się denerwuje już chyba wszystkim, a najbardziej tym, że nic nie może i nie ma żadnego planu na to, jak wyjść z tego korkociąga, w który sam wprowadził partię, w który sam wprowadził klub parlamentarny. I no niestety niestety dla Prawa i Sprawiedliwości, jedynym pomysłem Jarosława Kaczyńskiego na strategię polityczną jest byle ostrzej, byle dalej, byle bardziej. I to się nie sprawdzi. Znaczy, wiesz, po zabójstwach politycznych to już nic nie ma. Naprawdę nic nie ma więcej. Co możesz powiedzieć swoim przeciwnikom politycznym, jak już powiedziałeś, że będą mordować opozycję? Jeszcze... Ale od czego to się zaczęło w ogóle? Bo ja tak nie bardzo, wiesz, znaczy, bo tam był taki szybki strumień myśli popłynął prezesa, że zaczęło się od nie przestrzegacie tam konstytucji, coś tam, że jest łamana konstytucja, do mordów... Ale bo to chyba się zaczęło wczoraj, przy tym tej próbie wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu, bo oczywiście to są brednie, że oni nie próbowali wejść do Sejmu. Znaczy prezes Jarosław Kaczyński próbuje nam wszystkim powiedzieć, żeśmy nie widzieli tego, co żeśmy widzieli. I cała historia pod tytułem media się tak pchały, że dopchały Kamińskiego z Wąsikiem do drzwi Sejmu. No naprawdę, znaczy ja doceniam poczucie humoru prezesa Kaczyńskiego bardzo, ale już nie przeginajmy. No. Znaczy to jest jakiś absurd, ale tam wczoraj w tym tłumie był taki moment, kiedy Macierewicz strzelił w ryj Kamińskiego. To było chwilę później, kiedy Jarosław Kaczyński zaczął do tej Straży Marszałkowskiej, która to nawet nie był mur, to nawet nie była barykada ze Straży Marszałkowskiej. Tam było ich trzech czy czterech tych strażników, którzy próbowali się przeciwstawić posłom Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, ściskając swoją legitymację w ręku, powiedział, że on tam, tu panowie mają prawo wejść. Ten strażnik, funkcjonariusz straży powiedział, ja mam polecenie komendanta, żeby panów nie wpuścić tędy, zapraszamy do biura przepustek. Na co Jarosław Kaczyński powiedział do tego funkcjonariusza, Bogu ducha winnego, a jakby marszałek Sejmu wydał polecenie, żeby mnie zamordować, to też by pan to zrobił? Aj, to stamtąd. I to się wzięło stąd, że... Dominika, ty masz równie pokrętny tak, jak prezes, umysł, nie? Jak prezes. I to się stąd wzięło, że skoro marszałek Hołownia może wydać polecenie, które zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jest zamachem stanu, bo nie wpuszcza Kamińskiego i Wąsika do Sejmu i to jest zamach stanu, to może również wydać polecenie, żeby zacząć zabijać opozycję. Jak to ujął dzisiaj marszałek Hołownia, że prezes poleciał i jeszcze nie wrócił? Tak, tak? No, ale bo wiesz, no jak to skomentować? Znaczy, ja naprawdę mam takie poczucie, że ja bym bardzo chciała, żeby słowa szefa największej partii obecnie w opozycji, partii, która ma największy klub w Sejmie, traktować poważnie. A on jednego dnia wychodzi i mówi, że mamy zamach stanu, 127 artykuł kodeksu karnego, na który się wczoraj prezes Jarosław Kaczyński powoływał, to jest właśnie artykuł dotyczący zamachu stanu. To naprawdę jest poważna historia. Znaczy to jest, wiesz, za to grozi 20 lat więzienia. I on się na to powołuje, ściskając w ręku taką karteczkę, bo tam też wiesz, co się wczoraj odbyło. No oczywiście. Pan Jarosław Kaczyński poszedł w czasie, kiedy tam trwała jeszcze ta przepychanka, ten Macierewicz pchający tego Kamińskiego w drzwi i tak dalej, to wszystko razem tam się działo. Jarosław Kaczyński poszedł na spotkanie z komendantem Straży Marszałkowskiej. Spotkał się z komendantem i spotkał się z szefem kancelarii Jackiem Cichockim. To spotkanie z Jackiem Cichockim to było bardzo takie prawie w
przelocie, no ale z komendantem tam chwilę rozmawiali. Po czym Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział, że to był sprytny plan, że on uzyskał od komendanta dokument, który świadczy o zamachu stanu i o tych właśnie 20 latach, na które Hołownia pójdzie siedzieć. Otóż ten dokument to jest odręczna notatka stworzona na, to są dwa zdania dosłownie, na, bo Jarosław Kaczyński pokazywał strażnikom marszałkowskim, znaczy funkcjonariuszom straży wczoraj taki, to orzeczenie izby, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która powiedziała, że Wąsik i Kamiński są posłami. Jarosław Kaczyński trzymał w ręku to orzeczenie i pokazywał tym funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, których to kompletnie nic nie obchodziło, to orzeczenie sądu. Potem z tym orzeczeniem w ręku, takim już takim, jak trzymasz papier w tłumie i nim machasz, no to wiadomo, jak ten papier wygląda. Poszedł do tego komendanta i komendant na tym odręcznie mu napisał: oświadczam, że dostałem polecenie, aby panów nie wpuścić do Sejmu. Podstawą jest ustawa o Straży Marszałkowskiej. I tyle. I po czym Jarosław Kaczyński wrócił przed ten Sejm i zaczął ogłaszać, że o to chodziło. Że to był sprytny plan, żeby uzyskać tę notatkę, bo to jest notatka, która pozwoli na 20 lat Hołownię wsadzić do więzienia. Coraz bardziej genialny strateg z Żoliborza zaskakuje. No. Ależ ograł Straż Marszałkowską. Ograł Hołownię, Straż Marszałkowską, wszystkich. A dzisiaj słyszałem, tylko powiedz mi, na ile to takie moje wyobrażenie, a na ile tak może być rzeczywiście, bo gdy dzisiaj chyba posła Horałę zapytano o słowa właśnie o tym, że będą zabójstwa polityczne i tak dalej, to poseł Horała, zanim rozpoczął swój występ, zaczął od: o Boże. Tak, I teraz pytanie jest: o Boże, czy co za głupie pytanie, czy o Boże, Kaczyński znowu coś pierdyknął? Wiesz co, i to trochę. To znaczy, najpierw przyszedł poseł Horała. Prawo i Sprawiedliwość miało ustawioną polityczną agendę, która nie była głupia. To była agenda dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po to Andrzej Duda zwołuje na przyszły tydzień Radę Gabinetową, zaznaczając, że to jest właśnie w tej sprawie. Po to Prawo i Sprawiedliwość żąda informacji rządu o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Po to wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają mówić o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. To trwa 10 dni mniej więcej. I ta strategia nie jest głupia, dlatego że Platforma ma wyraźny problem z CPK. Oni obiecywali w kampanii, że CPK nie będzie. Nawet w pewien sposób wspierali te protesty dotyczące lotniska w Baranowie. Maciej Lasek wprost mówił, że tego CPK nie będzie, a teraz jest pełnomocnikiem, który ma zbadać, o co tam chodzi. I ta strategia polityczna była merytoryczna, była ustawiona, wszystko tam grało. I teraz tak, no wyobraź sobie, że masz to wszystko ustawione, a twój szef wychodzi i mówi: zabójstwa polityczne. I ty wychodzisz na konferencję, jesteś gościem, który za to CPK odpowiadał. Opowiadasz przez 10 minut dziennikarzom o CPK, o tym, jaki ten Lasek to po prostu jest głupi, nic nie wie, żadnych ekspertów nie ma, żadnych analiz, opowiada jakieś brednie. Wszyscy tak słuchają tego, co ty tam mówisz, i pierwsze pytanie brzmi: a zabójstwa polityczne? Co pan na to? I już wiesz, że cała ta twoja strategia jest psu na budę. Znaczy, że to wszystko idzie w las, bo twój szef codziennie w pole pod Baranowem, bo twój szef codziennie wychodzi z czymś takim, znaczy z zabójstwem politycznym, z zamachem stanu, z przepraszam, tą Gestapo. Gestapo, tak, to już było, Führer też był, delegalizacja partii tworzących koalicję, bo to jest najnowszy pomysł w Prawie i Sprawiedliwości, koalicję rządzącą. Ty wiesz, że nie masz szans na żadną merytoryczną dyskusję, bo po prostu nikogo to nie będzie interesowało, bo Jarosław Kaczyński znowu wychodzi. I to o Boże Horały to było z jednej strony trochę takie: Matko Boska, zajmijcie się czymś poważnym do nas, dziennikarzy, ale z drugiej strony to jest emocja w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili, że mają do czynienia z gościem, który będzie im tylko przeszkadzał budować tę merytoryczną twarz opozycji. Znaczy, tak odpowiedziałbym panu Horale, jeśli tak on w domyśle, żebyśmy zajęli się czymś poważnym, to chcę tylko pana uspokoić, panie pośle. Tyle, ile jest do rozliczenia z 8 lat rządów PiS, to my tyle poważnego zajęcia będziemy mieli na najbliższe kilka lat. Więc niech tak też pan poseł Horała nie narzeka, bo on zdaje się też
przed pewnie komisją śledczą, którą się znajdzie. No pewno, na pewno. Tam jest długa lista różnych ludzi, którzy się znajdą. Wiesz, powołamy bo z tym... do CPK, jakby nie było. No, znaczy najpierw tam trzeba zrobić audyt. Tam, wiesz, no też trzeba przyznać, że koalicja rządząca zmienia narrację w sprawie CPK, tak? No już dzisiaj na X-owym profilu Platformy Obywatelskiej pojawiło się, że CPK powstanie. I to wyjaśnia Maciej Lasek, który wcześniej mówił, że CPK nie powstanie. No, ale też wiesz co, ja nie do końca rozumiem te historyczne jakieś reakcje takie nagłe. Ale no, Prawo i Sprawiedliwości po prostu udało się narzucić tę narrację. Ja wiem, tylko myślę, że gdyby zapytać w miejscach, w których ten PiS walczy o głosy, czyli Podlasie, Podkarpacie, co oni sądzą o CPK, centralnym porcie komunikacyjnym, pod Łodzią, kolejach szybkich prędkości i tym podobnych różnych wynalazkach, to myślę, że wyborca PiS-u koniec końców powie, a weźcie wy wszyscy, idźcie w cholerę. Tylko wiesz, no nie tym wyborcom wydaje się... wydaje mi się, że... Może takie pytanie. Czy nie przeceniamy też... Bo już nastąpiło jakieś wzmożenie, prawda? I mam wrażenie, że jest to wzmożenie bardzo dokładnie zaplanowane, przygotowane, rozpisane na kolejne kroki, których jesteśmy świadkami. I nic się nie dzieje przez przypadek. Bo to nie jest tak, że nagle opinia publiczna stęskniona tematu CPK stanęła pod Sejmem i zaczęła się czegokolwiek domagać. Nie, no oczywiście to wynika z tej strategii, którą sobie Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło. I oczywiście, że to jest budowanie emocji wokół czegoś, co do tej pory emocji tak naprawdę nie budziło. Ale ja rozumiem, że politycznie takie rzeczy się robi. Znaczy pytanie, czy tam nie było trochę tak, że przyszedł wielki biznes do PiS-u i powiedział, słuchajcie, no coś żeśmy sobie obiecali, tak? Na przykład. No to teraz robimy, czy nie robimy? I to też dopuszczam taką myśl, że tak się mogło wydarzyć. To jest gigantyczna inwestycja. Znaczy nie udawajmy, że przy gigantycznej inwestycji nie ma gigantycznego biznesu, który na tym zarabia. I rozumiem, że tak też mogło się wydarzyć. Ale też prawdą jest, że ta dyskusja o CPK jest trochę w poprzek partii politycznych. Są w jednym klubie lewicy posłowie, którzy mówią tak koniecznie budować i posłowie, którzy mówią absolutnie nie jest nam potrzebne CPK. To samo jest w Koalicji Obywatelskiej, nie tak głośno jak w lewicy. W lewicy chyba najgłośniejsza jest ta dyskusja. Ale ona gdzieś tam się toczy również w partiach. Mam wrażenie, że partie opozycyjne przed wyborami, koalicja rządząca w tej chwili trochę za szybko poszły do wyborów z tym hasłem nie dla CPK, bo w moim przekonaniu ono powstanie. Tylko wiesz, to jest tak jak z każdym dobrym pomysłem. Prawo i Sprawiedliwość brało dobry pomysł, który gdzieś tam jest w głowach ekspertów, w głowach specjalistów od tego, a potem przerabiało na swoje. I się okazuje, że ten pomysł po przerobieniu przez Prawo i Sprawiedliwość się już do niczego kompletnie nie nadaje i że trzeba to odkręcać i robić znowu. Takim najlepszym chyba przykładem jest fuzja Lotosu z Orlenem. Znaczy wielu ekspertów mówi tak, trzeba było połączyć te firmy. Znaczy tylu samo mniej więcej mówi tak, trzeba było, tylu samo to był głupi pomysł. Ale Prawo i Sprawiedliwość wzięło i zrobiło to po swojemu. No i teraz sprzedaliśmy Lotos za mizerne pieniądze firmom, które współpracują z Rosją. Więc kompletnie bez sensu. Idea okej, a wykonanie no, o pomstę do nieba. No dobrze, ale to wróćmy, bo to zmartwienia pana Horały głównie i PiS-u. Skąd to się bierze? Ja wrócę do posła Jarosława Kaczyńskiego, prezesa. Nie no, możesz rysować. Ja będę zadawał pytanie. Dobrze, a ja sobie miziam stół. Oczywiście. Czy to jest jednak jakaś strategia, czy po prostu tak, jak się rano prezes obudzi i... No nie ma tam żadnej strategii, Tomek. Nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnej strategii. Prezes Jarosław Kaczyński wciąż tkwi, Darek Ćwiklak to ostatnio napisał chyba w ten sposób i to do mnie absolutnie przemawia, tkwi w stresie pourazowym. Znaczy mamy prezesa, który za każdym razem codziennie dowiaduje się, że już nic nie może.
Znaczy, że jego władza się skończyła, że ta Straż Marszałkowska, która mu zamykała całe korytarze i całe części Sejmu, żebyśmy my nie spotykali prezesa na korytarzu, bo przecież tak było, żeśmy się 8 lat tak poruszali po Sejmie, że był odcięty cały korytarz, bo prezes Jarosław Kaczyński tamtędy chodził. Nie dlatego, że marszałkowie czy wicemarszałkowie tam chodzili, tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński tylko tam chodził. I teraz jakaś tam długoż tak, nie przylazła nie zawracała się głowy gitary tak. panu prezesowi. No i teraz ta sama Straż Marszałkowska, która go chroniła przed nami, która nas wyrzucała z tego Sejmu, która no, robiła wszystko, żeby jemu tam było dobrze, mówi mu, nie wejdzie pan tymi drzwiami, bo one są zamknięte, zapraszamy przez Senat, panie pośle. I dla Jarosława Kaczyńskiego to są sytuacje, on naprawdę się jeszcze nie otrząsnął. On naprawdę, my to powtarzamy już jakiś czas, że prezes Jarosław Kaczyński cały czas nie może uwierzyć w to, że stracił władzę, ale on naprawdę się o tym dowiaduje codziennie. Znaczy, no popatrz, on wyskakuje z pomysłem delegalizacji partii pod tytułem Platforma Obywatelska i pójdzie z tym do Trybunału, do pani Julii Przyłębskiej. Ja pomijam taki drobiazg, że to sądy, a nie Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekają w sprawie delegalizacji partii. Ty jeszcze nie wiesz, co Trybunał orzeka. Ja właśnie, znaczy jeszcze się nie zapoznałam z Trybunałem przez ostatnie 8 lat chyba. Jeszcze nie wiem, na co panią Julię stać. Zwłaszcza, że w tym roku jej się chyba kończy kadencja, czy w przyszłym jakoś. No, są część sędziów uważa, że już dawno skończyła, więc... No. I Jarosław Kaczyński codziennie go spotyka coś takiego, co sprawia, co go wybija z rytmu, co sprawia, że on również wczoraj przed Sejmem powiedział coś, co moim zdaniem jest w ogóle najlepszym cytatem z całej tej historii. On powiedział, że musi być tak, że partia, która wygrała wybory, rządzi, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Tak, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, tylko Prawo i Sprawiedliwość nie było zdolne do stworzenia rządu. No i w Polsce to nie mamy systemu, który mówi, ty zdobyłeś więcej głosów trochę, to ty będziesz rządzić. No nie, ma być 231 posłów w Sejmie. Jeśli ich nie masz, to nie rządzisz. Oczywiście są koncepcje rządów mniejszościowych i w Polsce kilka razy to funkcjonowało, ale ten rząd nie miał szans rządzić jako rząd mniejszościowy, bo nie uzyskałby wotum zaufania. I Jarosław Kaczyński wczoraj to powiedział i to jest dokładnie to, co on myśli. Żadna partia poza Prawem i Sprawiedliwością nie ma prawa utworzyć rządu. To, co w tej chwili mamy, to jest nielegalny układ bandy czworga, która odebrała PiS-owi prawowicie zdobytą władzę. I on po prostu będzie negował wszystko, co tam się wydarzyło, ale tam nie ma, Tomek, tam nie ma żadnego planu, tam nie ma żadnej strategii, jest pójście na ostro. I ja widzę w Prawie i Sprawiedliwości, zwłaszcza tych posłów ciut młodszych, którzy mają przed sobą jeszcze całe polityczne życie, dla których Jarosław Kaczyński jest oczywiście... Naprawdę dla zdecydowanej większości polityków Prawa i Sprawiedliwości to jest mąż stanu, to jest wybitny strateg i tak dalej, ale oni widzą, że jego już nie będzie, a oni z tym zostaną. Znaczy oni zostaną z tym bagażem partii, która właśnie chciała delegalizować konkurencję polityczną i partii, która mówi o zabójstwach politycznych. Zamiast być merytoryczną opozycją. Oni są naprawdę nieźle przygotowani, niektórzy z nich, do dyskusji, do pracy w komisjach. Oni chcą to robić, no a potem, no wiesz, no wychodzisz na korytarz i a zabójstwa polityczne. No i poszło wszystko, no. Znaczy, mają prosty wybór, mogą zmienić sobie szefa. Tak nie podpowiadam, jak rzeczywiście chcą pracować dla Polski, jak, wiesz, mają umiejętności i ich serduszka, małe pisowskie serduszka pękają za każdym razem, kiedy wygłupi się prezes, czyli są w szczątkach te serduszka już. Już kompletnie, codziennie po prostu. Trzeba zmienić prezesa. No, każda partia raz na jakiś czas może wybrać. Można nawet zwołać nadzwyczajny kongres partii każdej i myślę, że PiS w swoim statucie też ma to zapisane. I mogą go odwołać. Po prostu. Mogą wywalić, jak to się mówiło, drzewień na zbity pysk. No. Jeśli, nie mogą. Jeśli dobrodziej to prezes znaczy, jego się serduszka, to jego serduszka, ich serduszka nie są zdolne do takiego gestu. No to sorry, no to będą nie, płacić. No, ale oczywiście, no to w ogóle jest problem każdej partii. No, szef partii jest w ogóle problemem. Wiesz, poczułem w tobie takie... Nie, taka... nie, żeśmy już ustalili, że mnie jest żal tylko prezesa Kaczyńskiego. No dobrze, to żeby pocieszyć ciebie i ukoić cię w tym żalu a propos prezesa Kaczyńskiego, to mi się wydaje, że on dobrze wie, co robi. Tak. Nie. Moim zdaniem... Tomek, a teraz posłuchaj. Dobra, słucham. Ale teraz posłuchaj uważnie.
prezes wie, że ci tam, ci młodsi nie, że oni już właśnie kombinują, co tu zrobić. No, że prezes może i genialny strateg, ale już chyba nie bardzo. I on zawsze będzie dla nas łubu-dubu, ale może powinien usiąść na fotelu tam honorowego już tylko prezesa, albo może w ogóle wyjechać gdzieś do Sulejówka, czy tam gdzie lubi i po prostu już się nie zajmować polityką. I prezes to wie, że oni tak myślą, bo prezes wie, co wszyscy myślą. No. Kiedyś było mu łatwiej, bo miał CBA i inne służby specjalne do tego, ale myślę, że tam część instalacji nagraniowo innych wciąż jeszcze gdzieś tam pewnie funkcjonuje. I prezes sobie myśli, nie, partia najważniejsza. Jak stracę władzę nad partią, to jest po mnie. Więc co robimy? Gaz do dechu, do dechy i na ścianę. Bo im szybciej jedziemy i im ściana bliżej, tym wszyscy będą mnie łapać, obejmować, prezesie, prezesie, prezesie. Tak, tylko tak, oczywiście, tylko mam wrażenie, że znaczy, ty miałeś wrażenie? Tak, jasne, że tak jest. Znaczy, póki Jarosław Kaczyński jest szefem Prawa i Sprawiedliwości, póty Prawo i Sprawiedliwość będzie tracić. Ale, znaczy, ale też on robi to z pełną premedytacją, żeby zachować władzę partii. Ja nie mam poczucia, że to jest pełna premedytacja. Naprawdę, ja mam poczucie, że Jarosław Kaczyński po prostu nie wie, co ma zrobić. Oczywiście, że on nie chce oddać partii. On sobie nie wyobraża, że on miałby wskazać swojego następcę. Mam wrażenie, że mogły się tam... Ostatnio wszyscy żeśmy się dziwili, jak to się stało, że Mateusz Morawiecki ogłosił, że chce być szefem partii. Być może... Nikt mu nie wytłumaczył, jakie są zasady gry. Nikt mu nie wytłumaczył, jakie są zasady, a być może jego doradcy doskonale zrozumieli, jakie są zasady. Że oczywiście nie można tego mówić, ale po prostu trzeba, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwości jest dużo ludzi, którzy szukają miejsca, w które mogliby się zwrócić, bo widzą, co dzieje się z Jarosławem Kaczyńskim. I potrzebowali sygnału, że to jest gość, który będzie brał udział w tym wyścigu. Ja uważam, że on się nie nadaje do tego wyścigu. Uważam, że Przemysław Czarnek tutaj jest w tej chwili bardzo silnym zawodnikiem. I będzie próbował Morawieckiego pokonać w tej walce, ale oni już widzą, co się dzieje, widzą, że Jarosława Kaczyńskiego trzeba będzie zastąpić i myślę, że te ruchy wewnątrz PiSu nie są już do zahamowania. Znaczy, wiesz, też tam się nic nie wydarzy, póki Jarosław Kaczyński sam nie ustąpi, a on nie ustąpi w tym roku. Co się wszyscy się przywiązali do tej myśli, że to będzie w tym roku, a to nie będzie w tym roku, tylko w przyszłym, po wyborach prezydenckich, albo nie. Też tam jest cała stara gwardia polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy trzymają go i mówią, Jarosław, musisz, znaczy do końca. Jedziemy, no ja bardzo przepraszam, no ale póki nie umrzesz na fotelu prezesa, bo oni się po prostu boją, że ci młodzi ich zastąpią. Ci młodzi już w tej chwili się wyrywają do wyborów samorządowych, żeby sobie zrobić twarze, też starzy nie chcieli. Ale mówisz... O Tobiaszu? Też. To jest. To będzie mój ukochany kandydat. No właśnie. Ty tam w Bydgoszczy będziesz miał pierwszą damę za to. Wiesz? Więc u nas przynajmniej jakoś to wygląda. Wolę taką pierwszą damę niż takiego prezydenta, wiesz? Ale wiesz, co się stanie w Warszawie. A u was w Bydgoszczy to ja nie wiem. Chociaż wasz prezydent w Bydgoszczy to jest, też ma jakieś bardzo duże poparcie, nie? On tam dużo rzeczy robił, więc... Też może być porażka. Ale nie, wiesz... nie wydaje mi się, żeby Łukasz Schreiber był formatem polityka, który powalczy o prezydenturę Bydgoszczy. Nie wydaje mi się. Ale wiesz co, no, jest bardzo ich dużo. Jest Śliwka, jest... Boże, teraz... No właśnie, Dominika. Poczekaj, bo mi wypadło nazwisko, miałam dzisiaj zareklamować w ogóle jednego posła, a ich jest dwóch i mają to samo Czereśnia. Nazwisko. Borecki, podejrzewam. Nie, jest i tych młodych polityków, którzy będą teraz sobie twarze robić, jest sporo, wszyscy bez logo PiSu, nie, na plakatach, na wszelki wypadek, będą występować, ale oni są tym drugim szeregiem. Ja nie mówię, nie, tutaj nie chcę opowiadać bajek o tym, że zaraz będzie jakaś zmiana pokoleniowa w Prawie i Sprawiedliwości, bo jej nie będzie. Znaczy te wszystkie procesy, one trwają i naprawdę musimy się przygotować na rok takiego psucia się PiSu od środka. A ja uważam, że dłużej i nim ci młodzi
To już będą starzy. Do fotela prezesa, to już będą starzy. Także. Przypominam ci, że w Platformie młodzi są w moim wieku i twoim też zresztą. No i są młodzi. Tak. Cześć, zaraz będziemy sobie dalej tutaj plotkować. Ja wiesz, że muszę tutaj pewne obowiązki wykonać względem naszych widzów. Bartek Sadowski przesyła nam super naklejkę, dzięki. Olsen, jak jest pani Dominika, to naklejka się należy jak Celi Duda. Jak Celi Duda? Jak Dudzie Cela chyba. Nie, ja nie wiem. Nie, bo to było z małej, to nie jest Cela, że Celina, tylko Cela. Dobra, inkognito, super naklejka, dzięki. Jacek Kondracki, serdecznie pozdrowienia, serdecznie. No widzicie, później wy tak piszecie, a moja mama mi mówi, że ja nie umiem czytać. Serdeczne pozdrowienia dla Madzi z Gniezna. Jacku, pozdrawiamy. Pozdrawiamy panią Madzię z Gniezna. Jak masz to? Prawda? Jak Krystian. W koncercie życzeń. Pani Dominiko, kocham pani energię. Dziękuję bardzo. To Krystian. Anna Ansant, Ant San. Jest czwartek wieczór, jeszcze przede mną piątek, a ja już tak kaleczę język polski. Pozdrawiam. A gdzie masz okulary? Pozdrawiam Pączkowo z niepączkowej północnej Karoliny. Ale byłby cyrk, jakby ktoś pączkami zaczął rzucać wczoraj, że też nikt na to nie wpadł. Dopiero dzisiaj posłowie przynieśli nam pączki do stolika. I nie mów, że jedliście. Reżimowe pączki? Mm. Ale no, tak, zjedliśmy. Niedobrze. Zjedliśmy. Niedobrze. Ale lewica przyniosła takie bez niczego w środku. Że niby oni tak oszczędnie. Taki pączek, ale bez niczego był. Naprawdę suchy? Suchy, ale duży suchy? Duży suchy. Potem się okazało, że po prostu restauracja, w której zamówili, nie napakowała tam do środka nadzienia i przynieśli jeszcze raz, już nadziane. W ogóle... Ale no. Przeprosili chociaż. Tak, no. Bardzo się wstydzili. Konrad Paszkowski. Panu Kaczyńskiemu to peron już daleko odjechał. Gratuluję setnego odcinka, dziękuję. Pytanie do gościa najlepszej dziennikarki. Kiedy PiS zacznie ponosić... Pytanie do gościa najlepszej dziennikarki. Tak, właśnie źle przeczytałeś. No. Kiedy PiS... Pytanie do gościa najlepszej dziennikarki. Tak. Kiedy PiS... Tak. Tak. Kiedy PiS zacznie ponosić odpowiedzialność karną za teksty Tusk jest agentem i inne. Nie mam pojęcia, ale uważam, i ja to już mówiłam tutaj w studio u braci Sekielskich w Wieczorze Wyborczym, uważam, że tak, powinniśmy do tego dojść. Znaczy powinniśmy dojść do momentu, kiedy, i mówię to absolutnie śmiertelnie poważnie, że argumentum ad Hitlerum to jest sprawa dla sądu, prokuratury i powinny być składane, oczywiście pozwy cywilne, no bo w takich sprawach tylko tak. Można, bo no nie, bo ta nasza debata publiczna idzie w jakimś kierunku, no gdzie już nie ma dalej. Znaczy nie ma. Co można człowiekowi gorszego powiedzieć, niż jesteś firerem, to znaczy zachowujecie się jak gestapo i będziecie nas mordować politycznie. Znaczy gdzieś trzeba postawić tamę temu, ale no nie sądzę, żeby to się miało wydarzyć. No jedyna odpowiedzialność, jaką w tej chwili będzie ponosił Jarosław Kaczyński, to na komisji regulaminowej i spraw poselskich będą jakieś tam kary, nagany, ale no to jest taki wachlarz, no wiecie, trochę jak w liceum. No. Tutaj jeden z naszych widzów, lub Wicka to może była, właśnie przeczytałem, że w sumie dziennikarze, jak dostali te suche pączki, to mogli skoczyć po dżem i sobie posmarować. Leniwi wy. Piotr Kiliszek przesyła super naklejkę, Lidia Kruszyńska również. Dziękuję. Maciek Stefańczyk, dziękuję bardzo. Konrad, także dziękuję. Anna Jankowska-Matyja. Super podziękowania. Uwielbiam panią, pani Dominiko. Dziękuję bardzo serdecznie. I męża, w nawiasie, bez podtekstów, też wykrzyknik. Dobry mąż całkiem. Pablo Dziekan. Czy uważacie państwo, że nastał najlepszy czas, aby premier Tusk powiedział: okej, Jarku, 17 lat czekałeś, żeby zaorać ciebie i twoje wyobrażenie o Polsce, sprawdzam. I ogłasza samo rozwiązanie Sejmu.
Znaczy wszelkie zawsze historie pod tytułem skrócenie kadencji Sejmu się słabo kończą. Znaczy to zawsze jest ruch, który może się gdzieś tam omsknąć. Donald Tusk nie musi tego robić w tej chwili. Donald Tusk jest premierem od 50 dni, czy tam 57, no jakoś tak. I naprawdę, dlaczego miałby to zrobić? Znaczy, po co mu to? Na razie dopiero zaczął robić porządki. Znaczy, jeszcze nie zjadł koalicjantów. Dopiero pierwszy raz wyjechał na narty. To naprawdę, to jest dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Mówiąc zupełnie poważnie, on ma duże rzeczy do zrobienia. Znaczy, proszę Państwa, to nie jest tak, że porządek w prokuraturze sam się zrobi, że Trybunał Konstytucyjny sam podejmie decyzję, że teraz już będzie niezależny i niezawisły i pani Julia Przyłębska będzie porządnym sędzią. No, nigdy nie była, to co by się miało nagle zmienić. Telewizja publiczna czy radio publiczne same się nie uporządkują. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy spółki Skarbu Państwa, cały system. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość naprawdę zostawiło nam bałagan, który nie jest do naprawienia ani w 50, ani w 100, ani w 300, ani prawdopodobnie 700 dni. Donald Tusk ma co robić. A teraz co mówi premier swoim wyborcom, jeśli mówi skracamy kadencję Sejmu? Premier mówi, zabrnąłem w jakąś uliczkę, z której nie jestem w stanie wyjść. Stoję na mieliźnie. Gdzieś tam się zakopałem w błocie i nie wiem, co zrobić dalej. Donald Tusk wie. Znaczy naprawdę, ja uważam, że on przyjął taktykę, która jest wobec Jarosława Kaczyńskiego doskonała. On go ignoruje. Znaczy to jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość naprawdę nie było na to gotowe. Że Jarosław Kaczyński jedzie do telewizji publicznej, spędza tam północy na tego Woronicza. Nie przyjeżdża Donek. I nie przyjeżdża nikt do niego. On jedzie przed prokuraturę. Policja nawet po niego nie przyjechała. Coś tam wygłasza, a wszyscy idą dalej. Znaczy Tusk się nie cofa. Dzisiaj rozmawiałam z jednym z ministrów Donalda Tuska, który mi opowiadał, jak wyglądał ostatni szczyt Unii Europejskiej. Mówi, że Orban naprawdę przyjechał do Brukseli z przekonaniem, że ktoś będzie z nim, że będzie jakieś pole do negocjacji, że będzie można o czymś rozmawiać. I zobaczył mur. Znaczy, i zobaczył, że nie ma tam pola do negocjacji. Ten minister mówi, no dokładnie tak samo jak u nas. No Prawo i Sprawiedliwość też myśli cały czas, że my będziemy o czymś z nimi rozmawiać. Nie, nie będziemy. My nie mamy z nimi o czym rozmawiać. My idziemy dalej. I to jest taktyka, która, znaczy tu nie ma co sprawdzać. Oczywiście, Jarosław Kaczyński byłby w kłopocie, gdyby padł wniosek o skrócenie kadencji Sejmu, dlatego że musiałby za tym wnioskiem zagłosować, a gdzieś tam już chyba do niego dociera, że dostałby jeszcze bardziej. Ale to nie jest dobry sygnał do wyborców. Znaczy, nie gadajmy o wcześniejszych wyborach, jak ten rząd jeszcze nawet studni nie miał. Zgadzam się. Nie rozmawiajmy już więcej. Przynajmniej dzisiaj. Pogadajmy o prezydenckich. Super naklejka. Michał Łoś. Chciałem podzielić się z wami ciekawym dowcipnym komentarzem, ale to przestaje się robić ciekawe i śmieszne. To wszystko robi się żałosne i chore. Pozdrawiam i gratuluję setnego odcinka. Michale, ja wręcz odwrotnie. Ja uważam, że im dalej od wyborów, tym będzie coraz spokojniej. Sytuacja się będzie klarowała. Jest oczywiście bałagan prawny, który zafundowało nam Prawo i Sprawiedliwość, próbując stworzyć państwo równoległe i prawo równoległe. To wymaga trochę czasu, ale ja uważam, że jak to mówi się górnolotnie, sprawy państwa są... Nie. Sprawy polskie idą w dobrym kierunku. Aha. Chyba tak. No dobra. No. Nie wiem, staram się o wywiad tutaj z Donaldem Tuskiem, więc muszę tutaj mówić, że tak jest. Aha, no staraj się. Bądź bardziej przekonujący. Wiesz, Paweł Graś wrócił, więc oczekuję SMS-a, zobaczymy oraz pomyślimy. Jeśli Paweł Graś wrócił, to nie będzie tutaj tego wywiadu. Paulina Waszakowska. Super naklejka, dziękuję. Magdalena Szewc. Przypomniało mi się coś z Pawłem Grasiem, ale nie mogę tego opowiedzieć, nawet na kanale YouTube'owym. Super naklejka, dziękujemy. Suzy Last. Ci nowi z PiSu nie smalą już cholewek do innych partii?
Na razie jeszcze nie. Znaczy, też pamiętajmy, jak układane są listy w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą we wszystkich dużych partiach one są tak układane. Tam naprawdę rzadko kiedy się przemyka ktoś, kto nie jest sprawdzony i kto nie jest wiernym żołnierzem Prawa i Sprawiedliwości. W tym roku mamy jeden przypadek, który będzie problematyczny na pewno, tylko to nie będzie przypadek przechodzenia do innej partii. To jest, Boże kochany, i teraz w topie na nazwisku pani poseł. Pani poseł z Łodzi, Agnieszka von. Aha, tak. Wojciechowska von coś tam. Tak. Bardzo tak. Przepraszam, pani poseł, ale naprawdę... ta pani w czerwonym, która obrażała posłankę Filiks. Tak. To nic się nie stało, że zapomniałaś jej nazwiska. Tak, to, naprawdę. Jest, to jest ta pani. A i... nie musisz przepraszać nawet Dominika. Czy... Tak, ale to jest ta pani i to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy tam już w PiS-ie słychać, że to był błąd, że ona trafiła na listy PiS-u i że się dostała i to jest, ale to nie dlatego, że ona obraziła posłankę Filiks. No nie, ale brać z nazwiskiem von na listy PiSu. Ja wiem, no ktoś, ale no wiesz, no nie wolno wypominać nikomu nazwisk, ale Schreiber, Miller, no naprawdę, no. To tam nie pierwsze takie nazwisko. I nie jest oczywiście problemem dla PiSu to, że obraziła posłankę Filiks, że wygłosiła zdania, które nigdy nie powinny paść w polskim Sejmie. Problemem jest to, że ona ma jakieś niepohamowane ambicje polityczne. A to jest Van, nie Von. No, bo to jest holenderskie nazwisko. Czyli Van. I tam naprawdę jest trudno się przedrzeć do Sejmu, jak się nie jest ustawionym w polityce. Oni nie będą przechodzili, a poza tym umówmy się. Wyłącznie, i ja nie mówię, że tak będzie, ja nie mówię, że Hołownia jest otwarty na negocjacje z PiS-owcami, tylko wyłącznie partia Hołowni byłaby tą, do której przejść by mogli. PSL naprawdę, znaczy wiara w to, że ludowcy z jakimś dziwnym uczuciem darzą Prawo i Sprawiedliwość, jest błędna. Do Koalicji Obywatelskiej nie mają co przechodzić, o Lewicy nawet nie myślą, tylko Hołownia. A i tam zdaje się też nie ma chemii w tej chwili, więc oni nie bardzo mają gdzie iść. Znaczy wielki klub, duży Sejm, a nie ma do kogo zagadać. No, no i niech tak pozostanie. Paczul przysyła nam super pozdrowienia i ma propozycję. A może tak zrobić z wszystkich programów kompilację z głaskaniem stołu przez gości. Marek, wołam tu do mojego brata, który tam za stołem realizatorskim siedzi, przysypia. Musimy coś zrobić tutaj z tym stołem, bracie. Chyba nie zrobi. No dobrze, jedziemy dalej. Anna Antsan. Jak podobają się Dominice naczelni? Zazdrosna? Tak, zazdrosna. Zazdrosna, spać nie mogłam. Normalnie przez naczelnych. Chodzi o rewelacyjny, nieprawdopodobny podcast, jaki uruchomiliśmy z Bartkiem Węglarczykiem, który możecie sobie obejrzeć na Onet Audio. Znaczy obejrzeć. Nazywa się bardzo, to jest błyskotliwy tytuł, Naczelni, bo jest to Naczelny Onetu i Naczelny Newsweeka. Naczelni dwa. Nie, bo Stan Wyjątkowy jest bardziej oryginalny, naprawdę. Chcemy się przerzucać tutaj. Jak ty tak, to ja tak. Uważam, że Naczelni to jest świetna nazwa w ogóle. A my mamy taśmy prawdy, nawet nie wiecie o tym. No. Piotr Wojciechowski. O. Przysyła też. Ale nie ten. Nie. Raczej to nie ten. Nie przypuszczam, żeby ten Piotr Wojciechowski przysłał tutaj cokolwiek, już nie mówiąc o super pozdrowieniach. Z wrażenia uciekł mi Piotr Wojciechowski. Piotr Wojciechowski, a czemu młodzi, inteligentni pisowcy nie znajdą sobie istniejącej już centroprawicy, która coraz wyżej się wybija w sondażach? Czyli kogo? Rozumiem, że chodzi chyba o Hołownię. No, no ale bo ten Hołownia ich nie chce. Znaczy ja ostatnio odbyłam parę rozmów, tylko też niech państwo mnie źle nie zrozumieją. To nie jest tak, że jakiś pisowiec do mnie powiedział, pani redaktor, będziemy zakładać nową partię, już nie lubimy prezesa, rozmów w PiS-ie. No nie, takich rozmów tam w tej chwili jeszcze nie ma. Ale to jest takie są podskórne rzeczy, które w partiach istnieją i które się wyczuwa w niektórych rozmowach. Na przykład, kiedy politycy zaczynają pytać,
No bo mamy tak dużo wyborców i no oni by chcieli, żebyśmy coś robili i może by gdzieś było pole. Jak pani myśli? I to jak takie pytanie pada kilkukrotnie od różnych ludzi, to widać, że gdzieś tam kiełkuje myśl. To nie jest jeszcze pomysł na to, dobra, mamy, jedziemy po prostu, nowe rozłam, nowe PiS 2.0, jeszcze młodszy, jeszcze fajniejszy. No, nie, tylko gdzieś kiełkuje myśl, że można by zacząć kombinować coś nowego, może najpierw do samorządów właśnie własne komitety, może ten, to będzie trwało, ten proces będzie trwał. Na to się nałożą inne rzeczy zewnętrzne, również dotykające Prawa i Sprawiedliwości, ale nie, do Hołowni to nie, no, szybciej coś własnego niż Hołownia. Arek Kapral, uwielbiam słuchać panią Dominikę, to super, pozdrowienia, ale by nie było niedomówień, jej menedżera też lubię słuchać. I dziękuję panie Arku. No i pana, męża. Panie Tomku też. No dobrze. Myszo przysyła nam super naklejkę. Chris the YouTuber przysyła nam super pozdrowienia. Czy Kaczyński jest teraz nowym Korwinem i przed wyborami będzie odpalał protokół 1%? No jeden to nie, ale 20%. Do tej pory pan z wąsem był znany z kompromitujących wypowiedzi. Znaczy protokół 20% jest możliwy, nie 1%. Znaczy nie rozmawiamy tutaj o Konfederacji, nie rozmawiamy o partiach Korwina, tylko rozmawiamy o naprawdę dużej strukturze, która ma działaczy, która ma pieniądze, która ma możliwości. Ale może się okazać, że pamiętajmy, że najbliższe wybory samorządowe i europejskie to są najgorsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie najgorsze. I za chwilę może się okazać, że w jednych i drugich oni mają nie 35, a 25%. I jest kłopot. Dzisiaj już mają 25%. W sondażu Kantara, tak? Mają. No. No tak, ale tego się. To też tam w Prawie i Sprawiedliwości jest spore zaskoczenie, że tak się wydarzyło, ale to się nie ma czemu dziwić. Znaczy, to jest... Jeszcze więcej Kamińskiego i Wąsika. Więcej Kamińskiego i Wąsika. I więcej poza prezydenta tym... Dudy z Mastelerkiem. Więcej, tak, pomysłów pana ministra Mastelerka. Ale to wiesz, to też jest. Prawo i Sprawiedliwość na to zapracowało, bo ten efekt przegranych wyborów byłby w drugim. Ostatnim tygodniu października, w pierwszym tygodniu listopada, gdyby oni się nie upierali przy tym tworzeniu iluzji, że jest jakiś nowy rząd, czy... i teraz mogliby już odrabiać te straty. Sami sobie to o 3 miesiące przesunęli i dlatego w tej chwili są te straty sondażowe, bo dopiero teraz duża część wyborców naprawdę się zorientowała, że oni przegrali. Jest część wyborców, która wierzyła w te zapewnienia Morawieckiego, że on będzie, że on z kimś gada, że on tworzy rząd, że wiesz, to są wyborcy, którzy nie mieli dostępu do mediów, które... Tak, co by ci powiedzieć, no przez 2 miesiące po wyborach, no tak, 2 miesiące, TV PiS... Do połowy grudnia. Utrzymywała ich w takim przekonaniu. No więc do połowy grudnia oni to cały czas słyszeli i nie ma się co ludziom dziwić, że w to wierzyli. No skoro medium, któremu wierzą, im to powtarza, no to oni w to wierzą. I dopiero kiedy ten Tusk dostał tekę od prezydenta, no oni się zorientowali, że to jest po ptakach, tak? Że to jest przegrane i Jarosław Kaczyński też w tym momencie dopiero się zorientował. Tylko on jeszcze nie może wyjść z szoku, a wyborcy najwyraźniej wyszli już. Tomsz. Przesłał nam super pozdrowienia. A kiedy wreszcie dziennikarze zaczną pytać Kaczyńskiego czy Macierewicza, czy im perony odjechały? Znaczy, ja bardzo bym nie chciała sprowadzać do tego debaty publicznej. Znaczy, nie chciałabym, żebyśmy doszli do momentu, w którym ja pytam polityków, czy kompletnie oszaleli, czy im peron odjechał. Ale wiesz co? Ale właściwie dlaczego nie? Znaczy, no wiesz, jeśli słyszysz od faceta typu Kaczyński, że on tutaj ci opowiada o zabójstwach politycznych, to zamiast pytać później tak jak wszystkich dookoła co oni myślą? Sądzą, to trzeba zapytać... Czy pan zwariował? Panie prezesie, znaczy na początku na grzecznie, nie? Panie prezesie, tramwaj odjechał? A może metro uciekło? Znaczy, żeby go w ten sposób, znaczy nie, że peron odjechał od razu tak, wiesz, na ostro. Dopiero kiedy nie załapie, no to wtedy może tę drugą wersję. Bo ja na przykład sobie wyobrażam, słuchaj, taką sytuację. Zobacz, on taki nakręcony, nie? Idzie. Mówi o tych zabójstwach politycznych, o tym wszystkim. A ty tak patrzysz z tą czułością, którą do niego masz i mówisz... Nie daruje mi tej czułości. I mówisz, panie prezesie, a kotecek?
No i jest zrobione. No wiesz co, nie wiem, czy by się sprzedało, ale wczoraj jeden były minister Prawa i Sprawiedliwości 4 razy mnie przepraszał za to, że ośmielił się zażartować z prezesa w mojej obecności. 4 razy. Nawet przyszedł i nawet naraził się na to, że będzie ze mną widziany, żeby im powiedzieć, że on przeprasza, że sobie na tę krotochwilę pozwolił. A gdzie kotecek? SioZ przysyła super naklejkę, Ewa Stepień przesłała również super naklejkę, Wojciech przesyła super pozdrowienia, pani Dominice. I mężowi. Na szmatkę nie będzie po stole pustych przebiegów robić. Co za... Wojciech! No, ale halo! Tak to, jak, to patriarchat jest ohydny jakiś taki w ogóle. Ohydny. Mitoginia też znaczy, trochę. Powinieneś napisać nie pani Dominice, tylko dla mnie na szmatkę, żebym mógł wręczyć pani Dominice. Przepraszam. Co to jest za program dzisiaj? Nie wiem. A co? Czekaj, ja wstanę i wyjdę. Nie, proszę cię. No. Robert Kosmala przesyła nam super naklejkę. Kaśka Zalewska również. Agnodar też. Tomasz Baran przesyła super pozdrowienie. Król Kaczyński, a ojciec ostrzegał. Moim dzieciom nie wolno dawać władzy. Zniszczą każdego, kto jest od nich lepszy, bo są złośliwi. Nieustannie polecamy ten artykuł o Raimundzie Kaczyńskim na newsweek.pl. Tak. Art G, super naklejka. SioZ. Premier Donald Tusk szybciej na nartach niż Adrian Sebastian. Ale no powiem tak, ja się też dzisiaj oburzyłam trochę na ten wyjazd Donalda Tuska na narty, bo uważam, że naprawdę 57 dni to jest za wcześnie. I tak wiem. Tak. I tak wiem, każdy ma prawo do urlopu. Polityk, premier też ma prawo do urlopu. Co ty chcesz? Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że facet. I to nie jest dlatego, że się staram o jakikolwiek wywiad, tylko zupełnie po ludzku go rozumiem. Przez rok, no blisko rok, prowadził kampanię wyborczą. Bez przerwy. Ale ja właśnie do tego zmierzałam. Bez odpoczynku. Ty mi przerwałeś. Więc może sobie pojechać na narty. Niech jedzie. Ty mi przerwałeś. Dobra, to ja jeszcze teraz, ja się nie staram o nic u premiera Donalda Tuska. Ale ja też powiedziałem, że się nie staram. Ostatni wywiad miałam w 2011 roku i od tego czasu pan premier nie chce ze mną rozmawiać. Ale on ma jeszcze teraz, będzie też osią i główną postacią dwóch kampanii, które się zbliżają. Kampanii samorządowej zaczyna w niedzielę w Morągu bodajże i kampanii do Parlamentu Europejskiego, do której musi jeszcze dowieść parę rzeczy związanych z KPO, bo to będzie też kluczowe i mieć pomysł na prezydencję, którą zaczynamy w przyszłym roku i to będzie bardzo ważne wydarzenie w naszej polityce europejskiej. I tak, to jest wszystko przed nim, ale pojechał na narty w Dolomity. I uważam, że za wcześnie. Nadal. Pozwolę sobie mieć zdanie odrębne, choć nie będę go w zbyt nachalny sposób artykułował dalej. Martin przesyła nam super pozdrowienia, dziękujemy. Jogduś, super naklejkę. Rawimir, super pozdrowienia. Podobno PiS chce zdelegalizować partię koalicji 15 października. Tak. Oczywiście rękami TK. Co się stanie, jeśli Trybunał Przyłębskiej podejmie taką decyzję? Nic. Więcej by się wydarzyło, gdyby pani Julia Przyłębska ugotowała grochówkę dla całego Sejmu. Więcej by się wydarzyło, niż gdyby pani Julia Przyłębska w tenisa zagrała, bo też lubi podobno, nie wiem, no cokolwiek. Nic, kompletnie. Nie, znaczy nic. Po pierwsze, to nie jest kompetencja Trybunału Konstytucyjnego, jak już mówiłam. Po drugie, nie po to rząd, a raczej większość sejmowa zamierza... Na zdrowie, Marku. Zamierza przeprowadzić te uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. One gdzieś mają się pojawić, miały być na tym posiedzeniu Sejmu, ale prawdopodobnie będą na następnym, żeby pani Julia mogła jeszcze cokolwiek. Znaczy te uchwały, proszę państwa, uchwała nie ma żadnej mocy prawnej, tak? Znaczy uchwała, możemy uchwalić sobie z Tomaszem albo przy pomocy Sejmu, że nie wiem, no, że jest piękna wiosna i 20 stopni ciepła w tej chwili. I to też nic nie zmieni. Natomiast uchwały są doskonałym pretekstem do działań rządu, które uzasadniają niektóre działania rządu. I to nie jest zarzut wobec większości sejmowej, po prostu tak jest. Przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość uchwałą Sejmu wymieniło sędziów Trybunału w 2015 roku.
I te uchwały po prostu dadzą rządowi pretekst do tego, żeby przy każdym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w Monitorze Polskim pisać, to nie jest żaden Trybunał, proszę Państwa. I tyle. I po sprawie. Znaczy pani Julia może sobie tam ogłaszać, co chce. I naprawdę. Aleksandra Pullman przesyła nam super naklejkę. Kama NS. Czy Sejm może procedować projekt obywatelski o delegalizacji PiS-u? Pozdrawiam nie. z UK. Niestety, znaczy nie niestety. No i będziesz się musiała tłumaczyć. I teraz będę tłumaczyć. Przed prezesem. Bardzo przepraszam, panie prezesie. No nie, Sejm nie jest od tego. Znaczy nie można ustawą zdelegalizować żadnej partii, jeśli nie jest ona w sposób oczywisty partią promującą systemy totalitarne jak komunizm czy faszyzm. A i tak to robi sąd. Nadal, tak, nadal. Karolina przesłała super naklejkę. Poczekaj, bo ja chciałam w ogóle, poczekaj, ty się mnie spytałeś, czy było dzisiaj coś fajnego w Sejmie. A ja Dawaj. Chciałam do tego dojść, a ja bardzo państwu polecam, wszystkim fanom parlamentaryzmu, bo to zaraz będziemy musieli kończyć z Tomkiem i ja nie zdążę, polecić dzisiejszą debatę o pigułce dzień po. Znaczy, była debata w Sejmie słyszałem. O pigułce tak. dzień po. Wystąpienie pana posła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Boguckiego polecam państwu w całości. Absolutnie. Od początku do końca. Od kiedy pan poseł wchodzi na mównicę i zapowiada, że to są rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać po 23. I że są to sprawy, które są w wielu krajach zarezerwowane wyłącznie dla małżeństw. Aż do fragmentów, kiedy feministki chciałyby oglądać pana posła ciało całe. To ja bardzo polecam te fragmenty. W imieniu wszystkich feministek mówię, że nie chciałyby od razu, ale naprawdę dobra debata. Naprawdę dobra. Merelan 100. Super naklejka, dzięki. Natalia Klimaszewska. Pani Dominiko, jak zapatruje się pani na nowy kanał Stanowskiego? Czy nie stworzono właśnie prawicowego medium na miarę XXI wieku? Natalia Klimaszewska. Może tak, a może nie. To znaczy trochę zobaczymy, bo na razie rozmawiamy o kanale YouTube'owym, który ma ambicje i z różnych powodów miał świetnego pierwszego gościa. No być może jest to nowa telewizja Jarosława Kaczyńskiego, tylko szczerze mówiąc wątpię. Zobaczmy, jak ten kanał będzie działał dalej. Widziałam, że zorganizowali debatę o CPK, trochę idąc w tym narzuconym przez Prawo i Sprawiedliwość nurcie. Zobaczymy, no, zobaczymy, jakie mają ambicje i jak to się dalej potoczy. Konrad Paszkowski. Przesyła super pozdrowienie, ale nie bardzo rozumiem tekst, więc nie będę go odczytywał. Panie Konradzie, bardzo proszę o wybaczenie. Marek Przed przysyła super pozdrowienie. O czym w wolnych chwilach rozmawia pani Dominika z mężem? Jeżeli to nie tajemnica, pozdrawiam wszystkich. Pisze pan Marek. Nie, to nie jest w ogóle tajemnica o tym samym. Znaczy serio, to jest trochę, my żeśmy się poznali w Sejmie, my żeśmy się poznali na Komisji Śledczej do spraw Orlenu i trochę dlatego jesteśmy, ja się zakochałam w moim mężu, jak mi powiedział, że Cimoszewicz wyszedł z posiedzenia komisji, bo uznałam, że to jest jedyny gość, który nie będzie mi głowy zawracał jakimiś pierdołami, tylko będzie ze mną rozmawiał o rzeczach, które mnie interesują. Ważny. I trochę to jest tak, że rozmawiamy o tym samym, ale poza wszystkim my jesteśmy zakochani w Mazurach i my na te Mazury uporczywie jeździmy, więc jeździmy na rowerach, pływamy na kajaku i wtedy staramy się nie rozmawiać o polityce. I o jego graniu też rozmawiamy, ale jego granie mnie drażni, więc to nie są rozmowy łatwe. Adrian przysłał nam... Super pozdrowienie. Jak wymusić na politykach rządzących realizację CPK? Jakie metody działania społeczeństwa będą najbardziej skuteczne? Ale ja bym chciała, bo Tomasz, ty powiedziałeś, że to jest wymuszona, że to jest wysterowana w pewien sposób debata, ale tak zupełnie poważnie, ja mam poczucie, że to jest jedna z najlepszych debat, jakie zostały przeprowadzone ostatnio w Polsce. Znaczy, bo, ale o której debacie o mówisz? O CPK. Znaczy, ale gdzie masz tę debatę? Nie, no mamy debatę jednak, w której występują eksperci. Znaczy oczywiście jest cały ten polityczny zamioch w tej debacie, ale co chwila gdzieś występują eksperci za albo eksperci przeciw. I gdzieś ta merytoryczna
część debaty się pokazuje. Znaczy, wiesz, większość debat w Polsce, jednak jak dzisiaj ponownie polecam te o pigułce jeden dzień po, to się właśnie tak odbywa, no, że moja racja jest mojsza, a twoja jest twojsza. A tutaj mieliśmy argumenty jakieś. I wydaje mi się, że naprawdę to, że w tej chwili koalicja rządząca jednak idzie w kierunku tego audytu, który jest absolutnie niezbędny. Bo jeśli Prawo i Sprawiedliwość zaczęło budowę tego lotniska od robienia pikników i dotacji na parafię, bo Bóg wie ile milionów, znaczy, że zaczęli po prostu od strony, w której powinni kończyć. Znaczy, tam nie ma ani jednej łopaty wbitej w ziemię. A mamy pikniki, no. Znaczy, absurdalne były te działania w sprawie CPK. I ten audyt jest absolutnie konieczny. Ale jeśli po tym audycie, ja mam wrażenie w ogóle, że po tym audycie dojdziemy do tego, że CPK trzeba wybudować. No i jakby tyle. Znaczy, poczekajmy, dajmy im zakończyć chociaż te kontrole, które oni prowadzą w ministerstwach. Rozmawiałam dzisiaj z Miłoszem Motyką, wiceministrem do spraw w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. On mówi, że już zakończył częściowo, nie, zakończył właściwie, już chyba przekazał premierowi audyt dotyczący elektrowni jądrowych. I no, on mówi, że tam też są rzeczy, które są niezwykle istotne, bo na przykład w wielu miejscach to, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że jest lokalizacja, no to się okazuje, że tam nie ma warunków do zbudowania tych elektrowni. Znaczy są podpisane zgody środowiskowe, wszystko jest porobione, no tylko nie ma infrastruktury, nie ma warunków do zbudowania elektrowni i to jest kompletnie bez sensu. Więc audyty są naprawdę konieczne i nie takie, jak zrobiło kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, bo być może Państwo pamiętają, że w 2016 roku, w maju chyba, Prawo i Sprawiedliwość po pół roku rządów zrobiło taki audyt, który trwał 8 godzin przedstawianie tego w Sejmie. Tam minister Adamczyk wyszedł i rozwinął taką wielką, taką po prostu listę, na cały Sejm zajęła, straszliwych rzeczy, które się działy w ministerstwach infrastruktury za czasów Platformy i PSL-u. A efektem tego audytu były 3 doniesienia do prokuratury na urzędników niższego szczebla. 3, nie w tym jednym ministerstwie, w całym rządzie. 3 doniesienia do prokuratury na urzędników niższego rzędu, szczebla. Chyba jedna sprawa trafiła do sądu. Z tego. Więc w ogóle jakieś absurdalne marnowanie czasu. Te audyty muszą zostać przeprowadzone, trzeba sprawdzić, co się działo w tych ministerstwach i trzeba sprawdzić, które z tych wielkich inwestycji mają sens. No bo przypomnijmy, że była jedna inwestycja, którą Prawo i Sprawiedliwość uważało za kluczową, którą Prawo i Sprawiedliwość całe popierało. Wszyscy łącznie z prezydentem mówili, że jest super. I to była elektrownia w Ostrołęce. Którą rozebrali potem za więcej kasy niż wybudowali. No przecież, znaczy naprawdę nie udawajmy, że Prawo i Sprawiedliwość robiło cokolwiek z głową, planem. Ja mówię o tych wielkich inwestycjach. Choć podobno już jutro pierwszy tankowiec do Elbląga wpływa. Przez ten przekop Mierzei Wiślanej. Jaki tankowiec? Co ty do mnie mówisz w ogóle? No przecież żartuję. Przeraziłaś się. Tak, bo zobaczyłam taki wielki statek zaklinowany w tym małym kanaliku. W tym przesmyczku. Raczej by się nie udało. No raczej nie. Zobaczyłam, wiesz, tą historię z kanału Sueskiego z tym Evergreenem, czy jaką się tam nazywa. Tam już na stałe był utknął. Tak. Znaczy, tutaj. Popielica przesyła nam super naklejkę. Robert Hansen do końca PiSu jeden dzień dłużej. Gdzie baloniki? To rozumiem życzenia. Dzięki. Magda Szy. Czekam, aż pani Dominika i mąż najadą Sekielskich. Zapraszamy! Zapraszamy. A wy występujecie razem, czy odmawiacie? Bo właśnie ja miałem cię w siebie. Wiesz co, kiedyś żeśmy wystąpili razem na jakimś wieczorze wyborczym. To był wieczór wyborczy, wtedy jeszcze pracowałam w telewizji w Polsacie. Wieczór wyborczy Polsatu i Radia Z. I byliśmy razem w sztabie Lewicy i to było bardzo niekomfortowe. Otarliście się o rozwód? Tak. Okej. Okay. Tak, otarliśmy Dobra. Się o rozwód. Okay. Czyli rozumiem, nie wyskakiwać z takimi głupimi pomysłami. Edyta Pawłowska przesyła super naklejkę. Krzysztof Komendziński przesyła super naklejkę. I to taką z serduszkiem. Tylko to jest chyba lisek z serduszkiem. Tak patrzę. Albo... Myszo przesyła super pozdrowienia. 20% dla PiS to nie kłopot, a radość. Aleksandra Pullman, serdeczne pozdrowienia z UK. Dzięki. Magda Szy, jeszcze coś. Przysłała jednego, zaraz. Chciałabym zobaczyć Kaczyńskiego, jak jedzie metrem.
Ja też. Ja też. Ale może pan Bocheński go zabierze. No to jak już ogarnie, że są karty takie na przejazdy metrem. Pan Tobiasz jeszcze dostarczy nam wszystkim wiele radości, uważam. Ale wiesz, co dzisiaj, jaki wpadł na jakiś dzisiaj pomysł? Zupełnie nieoczekiwany w kampanii wyborczej. Dawaj. Kupił pączki i poszedł rozdawać na ulicy. No proszę. No nie spodziewałam się. Ale gdzie stanął? Gdzie stanął? W jakim takim... Nie wiem, bo nie śledziłam tego dzisiaj. Pewnie tam przy metrze. No, tak, na patelni. Na patelni, no. Może tak być, no. Ruda Gdyńska przysyła nam pozdrowienia. Krzysztof Piotrowiak. Czy do Sejmu wróci ludzki język parlamentarny? Moim zdaniem już wrócił, a to, że prezes biega po kuluarach i opowiada przedziwne rzeczy, no to... Wiesz co, znaczy wiesz, że ja nie byłam nigdy fanką Szymona Hołowni, ale uważam, że Szymon Hołownia bardzo się sprawdza na stanowisku marszałka Sejmu, ale również dlatego, że on ma łatwość posługiwania się językiem, który jest jednocześnie zrozumiały, a z drugiej strony nie jest knajacki i nie jest bardzo taki codzienny. I ma tę ironię taką, która jest bardzo, bardzo dobrze się sprawdza w prowadzeniu obrad. Więc mam wrażenie, że to akurat wraca za sprawą marszałka Hołowni tak, również. Myślę, że tak, że to, że on nie eskaluje tych emocji, tak. Tylko raczej... próbuje je łagodzić, choć bywa okrutny dla niektórych. Ale nie wszyscy rozumieją to jego okrucieństwo. Tak, dlatego już dalej nie podskakują. Bo gdyby właśnie było to na siłę i krzykiem, to by przyniosło efekt odwrotny. Piotr Piasecki przesyła nam super pozdrowienia. Witam, czy moglibyście państwo powiedzieć, co się dzieje w prokuraturze? Czy Barski trzyma się rękami i nogami? Tak, oczywiście, że wszyscy się tam trzymają, ale naprawdę Bodnar ku zaskoczeniu również bardzo wielu swoich kolegów jest walcem. Znaczy on jedzie bez zatrzymania z tym, co tam się dzieje. Znaczy oni też nie mają wyjścia. Znaczy on robi zmiany w sądach, robi zmiany w prokuraturach, wywalił tych prokuratorów regionalnych. Oni się oczywiście odszczekują, znaczy swoim prześladowcom z pańskiego dworu, ale niewiele więcej mogą zrobić. A on idzie do przodu i on idzie zgodnie z prawem. On ich wszystkich odsyła do sądu, w pracy, do ten, jak mają jakieś wątpliwości co do swoich zwolnień. I to Barski oczywiście się będzie jeszcze barykadował, w cudzysłowie, bo to oczywiście nie jest fizyczne barykadowanie się w gabinecie prokuratora krajowego, ale niewiele zdziała. Mister Moriarty 44, coś na luźno może. Pani Dominiko, jeśli dobrze śledzę pani wypowiedzi, to rozumiem, że jest pani graczem. Pani ulubiona gra na konsoli. Moja ulubiona gra na konsoli Dead Red Redemption 2. Znaczy serio, jak mam chwilę na spacer, to idę sobie tam na konia i po prerii pojeździć. Chociaż mam zawsze problem. Naprawdę mam problem, dlatego że jak ten nieuchronność losu Artura mnie bardzo wzrusza. Mam takie wzruszenia podobne do tych, które mi dostarcza prezes Kaczyński. Że Artur musi umrzeć jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo bolesne. Ale ta Assassin's Creed Valhalla też dobrze, tak bardzo. Anna Maria Rafał, super pozdrowienia. Dzisiaj przedstawiciele konkurencyjnych podcastów politycznych, jednak nadal czekam na stan wyjątkowy. Nie jest to zabronione, ale... Mario.pl, super naklejka. Łukaszek R. Pozdrawiam panią Dominikę i pana prowadzącego. Dziękuję. Bezimiennego pana prowadzącego. Monika Klimczak. Super pozdrowienia nam przesyła. Mi się po 2 miesiącach wyłania obraz PiSu, który nic nie robił, ale kasę wydawał jak nikt wcześniej. No trochę tak jest, tylko ja bym też państwu polecała uważne śledzenie tego, co dzieje się wokół Funduszu Sprawiedliwości. Znaczy to jest gigantyczna afera, nie na wielkie miliardy, tylko jest to przykład tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość, łamane na suwerenna, solidarna Polska, traktowało kasę państwa. Znaczy na tym przykładzie Funduszu Sprawiedliwości, który bada w tej chwili specjalnie podwołany do tego zespół w prokuraturze, można zobaczyć, na co pieniądze państwa były wydawane. Znaczy jak bardzo
wszyscy płaciliśmy na partyjne interesy partii rządzącej i jej koalicjantów. Co się tam stało? Mamy przerąbane oboje. Oj. No. Jeszcze wielu nie grało. Bez spoilerów. A uważaj, i ten dramatyczny wpis. Fizyk 13. Jak to Artur umrze? 5 znaków zapytania. Ja przepraszam, ale ta gra ma 5 lat. Ja nie domyśliłam się. Nie domyśliłam się, że ktoś może nie grać jeszcze. Bardzo przepraszam. I dlatego będziemy kończyć ten program. Dominiko, bardzo ci za dzisiejszą wizytę dziękuję. Bardzo dziękuję. Polecam ci bardzo dobry podcast Naczelni. Z którego będziesz odpytywana co środę rano. Ale bardzo, bardzo Dominika Długosz, Newsweek Polska. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, że znalazłaś dla nas czas. Jutro oczywiście o 21.00 Studio Wyborcze. Beata Grabarczyk. Karolina Opolska. Jutro Karolina Opolska. A ja widzę się z wami o 21.00 w niedzielę w Sekielski Sunday Night Live. Pani Dominiko. Dziękuję. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.